Cześć kochani, tu Ola Żelazo. Zapraszam Was serdecznie na praktykę jogi. Dziś będzie bardziej intensywnie, dziś będzie potrzeba więcej mocy. Mam nadzieję, że tę moc macie, ale jeśli nie, to obiecuję, że podczas tej praktyki nabierzecie jej bardzo dużo. Gotowi? Zaczynajmy! Zaczniemy od siadu na grzbietach stóp. Wyciągamy stopy, łączymy wnętrza stóp razem, pięty razem, kostki razem, kolana też złączone i w ten sposób opuszczamy pośladki, kładziemy na piętach. Pięty się troszeczkę rozejdą, one nie będą teraz złączone, ale staramy się właśnie ten ruch zrobić taki, żeby one były skierowane do środka. Tak chwilę posiedzimy, wydłużając już w tej pozycji kręgosłup, plecy. Pępek dociągamy do kręgosłupa, wydłużamy dolny odcinek. Brodę delikatnie zbliżamy do mostka, żeby wydłużyć szyjny odcinek kręgosłupa, żeby nie czuć żadnych napięć, żeby ten kręgosłup był w prawidłowym ustawieniu. Barki rozluźnione, oddalamy je od uszu. Oddychamy, wypełniając klatkę piersiową powietrzem, tak żeby ona unosiła się do góry. Mocno osadzeni na pośladkach, windujemy się w górę. Staramy się rotować uda do wewnątrz. Możemy nawet je złapać i pokazać im, jaki ruch chcemy osiągnąć. Zewnętrzne części idą do wewnątrz. Kolana złączone. Połóż teraz dłonie grzbietami na udach, wnętrzami do góry. Pomyśl o barkach, żeby były rozluźnione. Zamkniemy na chwilę oczy. I zrobimy trzy głębokie wdechy i wydechy. Ostatni wdech i z wydechem mocno podciągamy pępek do kręgosłupa, robimy płaski brzuch, jak najbardziej płaski, napinamy mięśnie i z wdechem rozluźniamy, otwieramy oczy i przekładamy dłonie za biodra, kierując palce dłoni do przodu. Opieramy całe dłonie i już mamy piękne uwypuklenie klatki piersiowej, barki zrotowane na zewnątrz. Weźmy wdech i z wydechem odklejamy biodra od pięt, unosząc je do góry, podpierając się o dłonie i robiąc piękne otwarcie w klatce piersiowej. Już zaczyna być przyjemnie, prawda? O to chodzi. Dzisiaj będzie praktyka, która będzie dość mocna, dlatego musimy się dobrze do niej przygotować. Z wydechem opuść biodra, przejdź do siadu i teraz zadzieramy palce stóp. Stopy cały czas są złączone i znowu to samo. Opieramy się na pośladki na piętach. Kilka krążeń barkami w tył. Trzy. Cztery. Bardzo obszernie, wysoko i na dół, żeby szukać przestrzeni, żebyśmy wszyscy czuli, jaki jest ruch w łopatkach. Musimy je trochę obudzić, bo do dzisiejszej pracy one się bardzo przydadzą. Stopy już w tej pozycji się budzą, grzbiety stóp, to też lubimy. I uwaga, zmiana kierunku. Zaczynamy takie obszerne krążenia do przodu. Łopatki pracują. Czujecie, jak zbliżają się do kręgosłupa i oddalają? Doskonale. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Ostatnie dwa. Raz i dwa. I teraz zostajemy w tej pozycji. Wyciągamy ramiona do przodu, tak żeby znalazły się na wysokości barków. Z wdechem otwieramy klatkę piersiową. Z wydechem zamykamy, zaokrąglamy plecy i łapiemy się tak jak za łopatki, które są za nami na skos.
Jeszcze raz z wdechem otwieramy i z wydechem druga ręka idzie dołem i górą, żeby to wszystko robić na zmianę i symetrycznie. Plecy wklęsłe, wypuklona klatka, plecy wypukłe. Wdech i wydech. Pracujemy przy tym brzuchem. Jeszcze raz wdech i wydech. Świetnie. Teraz prawa ręka do tyłu. Opieramy dłoń za sobą i unosimy biodra, przenosząc lewą rękę nad uchem. Kręgosłup to lubi, to już jest delikatne wygięcie. I odkładamy. Druga strona. Lewa ręka zamachem do tyłu, prawa do góry. Odrywamy biodra i patrzymy w stronę tylnej ręki. Odkładamy. I jeszcze raz. Prawa ręka, zamach i takie szerokie okrążenie. Odrywamy. Cały czas opieramy się na palcach stóp. Czujemy już pracę. Za chwilę przejdziemy do innej pozycji i damy stopom trochę odpocząć. I druga strona. Lewa ręka opieramy. Prawą unosimy. Trwamy moment w tej pozycji. I wracamy. Przechodzimy dłoni do przodu po to, żeby znaleźć się w klęku podpartym. Jak już jesteśmy w klęku podpartym, to zrobimy kilka takich krążeń w jedną i w drugą stronę, uelastyczniając kręgosłup i szukając tej miękkości, która dzisiaj się nam bardzo, bardzo przyda. Na razie w jedną stronę zginamy łokcie, robimy takie, to są takie kocie ruchy, w jakich jest nam dobrze, jakich czujemy, że nasz kręgosłup, nasze ciało teraz właśnie potrzebuje. I zmieniamy kierunek, druga strona, pracujemy cały czas mięśniami brzucha, podciągając pępek pod kręgosłup, szczególnie wtedy, kiedy on idzie na górę, żeby już aktywować mięśnie. Mamy to. Doskonale. Zatrzymaj się w klęku podpartym, z delikatnie napiętym brzuchem, żeby nie zapadać się w odcinku lędźwiowym. Z wdechem unosimy lewe ramię do góry, patrzymy prawe ramię do góry. Zaczynamy od prawego. Patrzymy za dłonią, która jest u góry i w tym samym momencie prostujemy lewą nogę i dłoń opieramy na lewym udzie. Skręt kręgosłupa, rozciągnięcie, kierując piętę w dół, czujemy przyjemne rozciąganie w achillesa. Trwamy w pozycji jeszcze dwa oddechy i wracamy takim zamachem szerokim okręgiem ramienia do przodu. Klęk podparty i to samo z drugą ręką. Lewa ręka do góry, otwieramy klatkę piersiową, jesteśmy w delikatnym skręcie. Prostujemy prawą nogę, nie odrywamy palców stóp, cały czas pracujemy jeszcze z palcami i opieramy dłoń na wyprostowanym udzie. Przyjemny, delikatny skręt kręgosłupa, otwarcie klatki piersiowej. Chcemy, żeby ta klatka piersiowa patrzyła do góry w sufit. Mamy to. Doskonale. Wróć do klęku. Zamachem, takim powolnym, ale obszernym. I jesteśmy w klęku podpartym. Z klęku podpartego połączmy paluchy u stóp, delikatnie rozszerzmy ramiona i opuszczamy biodra, wydłużając plecy, kierując klatkę piersiową do przodu i unosimy. I parę takich powtórzeń. I z każdym jednym, za każdym jednym razem przechodzimy coraz bardziej do przodu, żeby jak najbardziej, może nie jakoś tak bardzo, ale żeby poczuć, jak ciężar ciała jest przenoszony na nadgarstki. Trochę rozgrzejemy nadgarstki, bo dzisiaj dużo ćwiczeń przed nami, właśnie takich nadgarstkowych. Dobra, zostajemy w klęku i teraz kierujemy wnętrza, kierujemy palce na zewnątrz. Ustawiamy tak, żeby palce znalazły się na brzegach maty i zaczynamy się kołysać w prawo i w lewo, dociążając jeden i drugi nadgarstek. Pamiętamy, żeby nie zapadać się w lędźwiach. Pępek cały czas podciągnięty pod kręgosłup.
nie przeprostowujemy łokci, uwaga! To jest, dziewczyny, nasza niestety taka przypadłość, że lubimy przeprostować te łokcie, bo wtedy jest nam po prostu trochę łatwiej. Jeszcze raz zmienimy, kierując palce dłoni w tył, natomiast nadgarstki do przodu i teraz delikatnie pochylamy się do przodu i do tyłu. Czujemy przyjemne rozciąganie. O tak, szczególnie jak idziemy do tyłu, to to jest właśnie tak ciągnie nas w tych nadgarstkach, które są niestety coraz bardziej zastane. Jak my siedzimy długo przy komputerze, nie wykonujemy takich ćwiczeń nadgarstkowych. Dobrze, że się chociaż spotykamy tutaj na macie, to tutaj przynajmniej pokażemy ciału, jakie ma możliwości, że my możemy te nadgarstki w każdą stronę wyginać i musimy o to zadbać, żebyśmy się za bardzo nie zastali. Dobra, wracamy dłoni do przodu, klasycznie podwijamy palce stóp, opuszczamy biodra napięte, trochę bardziej jeszcze wyciągamy, niż wyciągamy dłonie, żeby poczuć, jak klatka piersiowa chce się zbliżyć do maty, ale ona się nie zbliży, bo teraz to nie jest nasz cel, tylko chcemy, żeby dobrze ustawił się kręgosłup. Weźmy wdech i z wydechem, odpychając się od dłoni, odrywamy kolana od maty, przyklejamy uda do brzucha, głowę zostawiamy między ramionami, już wydłużamy kręgosłup, ale jesteśmy cały czas na wysokich palcach, na zgiętych nogach i dopiero teraz zaczynamy je doprostowywać. Biodra są wystrzelone w górę, cały czas stoimy na palcach, pozwalamy ciału zbalansować tę pozycję, nasz pierwszy pies z głową w dół, musimy go wykonać prawidłowo, żeby nauczyć ciało, jak podczas kolejnych psów z głową w dół ma się zachowywać. Ma się zachowywać tak, głowa jest między ramionami, szyja jest rozluźniona, odpychamy się od dłoni, dłonie między palcami, pozostaje przestrzeń, każdy palec jest oddalony od siebie, nadgarstek doklejony. Pępek ciągniemy do kręgosłupa, wydłużamy boki tułowia, oddalając miednicę od żeber, a żebra od miednicy. Nie zapadamy się w pachach. Nie doprostowujemy łokci, delikatnie kierujemy je na zewnątrz. To niby taki pies z głową w dół, ale ile tutaj musimy elementów połączyć ze sobą, żeby on był wykonany dobrze, żeby sprawiał, żeby dawał te efekty, na które czekamy. I uwaga, teraz z wydechem zaczynamy opuszczać pięty do momentu, do którego dojdziemy. Jeśli one się opuszczą, nie wiem, centymetr, pół centymetra, to jest ok. Ważne, żebyśmy w tym momencie, w momencie opuszczania pięt, czuli rozciąganie tyłów nóg, ścięgien Achillesa, podkolanowych, mięśni dwugłowych, pośladków. Od pośladków energia idzie do dołu i tak utrzymujemy tę pozycję, szyja rozluźniona. Z wdechem przechodzimy do deski. Mamy deskę? Wszyscy lubimy deskę? Oczywiście, że tak, nie musicie odpowiadać, ja to po prostu wiem lepiej. Wdech, pies z głową w dół jeszcze raz i wydech, deska. Wdech, pies głową w dół i wydech, deska. Zróbmy jeszcze 6 takich powtórzeń. Raz. Wydech. 3 i 4 i 5 i 6. Zostań chwilę w desce i teraz przyciągamy prawe kolano do czoła. Zaokrąglamy delikatnie plecy. Raz, dwa, trzy. Odstawiamy. Brzuch dzisiaj też popracuje. Lewe kolano. Lewe kolano do czoła. Raz, dwa, trzy. Prostujemy decha i jeszcze po razie. Prawe kolano do czoła. Raz, dwa, trzy. Nie musimy dotknąć kolanem do czoła, ale to jest taki ruch, że my bardzo chcemy, żeby to kolano do czoła dotarło. Jak dotrze, to fantastycznie, jak nie, to się nie przejmujemy. Ważne, żeby był ten ruch i sam ruch, ja to wiem, aktywuje brzuszek, prawda? Dobra, biodra do góry, zostajemy w psie z głową w dół, ale tym razem łączymy stopy. Stopy połączone, opuśćcie pięty jak najniżej dzisiaj potraficie i z wydechem prawa noga wędruje do góry,
ale nie podnosimy pięty wyżej. Staramy się utrzymać biodra w jednej linii, biodra symetryczne, natomiast pięta prawej nogi jest wypchnięta do tyłu i w górę. Ona prowadzi ruch. Jesteśmy cali wyciągnięci od dłoni aż po piętę. Mamy to. Tak jest. I teraz z tej pozycji przenieś nogę do przodu między dłonie, opuść nogę, ale cały czas jesteśmy podparci na koniuszkach palców i wydłużamy się do przodu, kierując klatkę piersiową w przód, starając się zrobić odcinek piersiowy kręgosłupa w klęsłym. Tylna noga doprostowana, pięta tylnej nogi biegnie do maty, czujemy przyjemne rozciągnięcie, naciągnięcie i trwamy w pozycji jeszcze przez dwa oddechy. Doklejamy całe dłonie, wyciągamy nogę, jeszcze zostaje udo przy brzuchu. Jeszcze nie idzie do tyłu. Policzę do trzech. Raz, dwa, trzy. I teraz pomału taką zgiętą nogę unosimy do góry. Jesteśmy w psie na trzech nogach. Natomiast noga u góry otwiera biodro. Pięta zostaje przy lewym pośladku. I możemy zostać w tej pozycji albo pójść troszeczkę dalej, robiąc wygięcie w tył, opuszczając nogę za sobą i wyciągając ramię do tyłu i w dół. Zostajemy chwilę w pozycji, mocne otwarcie klatki piersiowej, dużo przestrzeni, dużo oddechu i dużo mocy jest teraz w naszym ciele. Okej, wracamy do pozycji psa z głową w dół na trzech łapach, czyli jeszcze raz wyciągamy mocno prawą nogę do góry, tym razem palce są naciągnięte i opuszczamy, fantastycznie. Okej, druga strona, stopy złączone, pięty jak najniżej, jak najbliżej maty i z wydechem unosimy lewą nogę, ruch wychodzi z pięty, pięta ciągnie nas do tyłu i do góry. Biodra symetryczne, nie unosimy teraz lewego biodra, na to jeszcze przyjdzie czas. Teraz się wydłużamy, czujemy przyjemne rozciąganie w prawej nodze, jak ta pięta opada w dół, jak nie chcemy, żeby ona szła do góry. Właśnie o to chodzi i to wtedy ta lewa noga nie idzie za wysoko. To nie jest nasz cel, ona za chwilę pójdzie wyżej, ale teraz celem jest, żeby wydłużyć całe ciało, żeby ta pięta nas pociągnęła do tyłu. Jak tam, kochani? Mamy to? No jasne, że mamy. Przenosimy teraz nogę między dłonie. Pomału, nigdzie nam się nie spieszy. Ustawiamy też, szukamy przestrzeni między palcami w stopie. Podpieramy się o koniuszki palców i robimy taki ruch, jak chcielibyśmy przesunąć matę w tył. To nam pomoże uwypuklić klatkę piersiową i przyjąć taką dobrą pozycję kręgosłupa. Neutralnej pozycji. Oczywiście pępek delikatnie zassany, mięśnie brzucha cały czas delikatnie napięte, lewa zewnętrzna pachwina wycofana i pięta prawej nogi biegnie do maty. Doprostowujemy nogę, naciągamy rzepkę kolanową i chwilę trwamy w pozycji, czując przyjemne rozciąganie, czując takie przyjemne, komfortowe utrzymanie w kręgosłupie, w biodrach, przestrzeń między palcami. Tak, właśnie o to chodzi. Doklej teraz całe dłonie. Oderwij stopę. Utrzymamy teraz stopę wysoko. Udo przy brzuchu. Jeszcze chwileczka. Brzuch pracuje. Ja doskonale wiem, barki pracują. Ramiona pracują. Noga wyprostowana pracuje, a nawet ta zgięta, całe ciało pracuje. I teraz pomału przechodzimy do psa z głową w dół na trzech łapach. Noga cały czas zgięta, ale tym razem otwieramy biodro, kierując piętę lewej nogi uniesionej do prawego pośladka. I teraz możemy zostać w tej pozycji i pracować nad otwieraniem biodra, ale możemy pójść krok dalej, opuszczając nogę za nami i przenosząc rękę nad uchem do wygięcia w tył.
ale to jest pozycja, ale to jest przestrzeń, jaka to jest moc. Jak dzisiaj jesteśmy w stanie to zrobić, to robimy. Jeśli nie, to do tej pozycji przejdziemy wtedy, kiedy ciało powie nam: tak, teraz jest ten moment, możemy spróbować, ale nie wcześniej. Jeszcze dwa oddechy. I wracamy pomału. Odkładamy rękę, wyciągamy nogę do tyłu, pies głową w dół na trzech łapach, tym razem palce naciągnięte, tym razem biodra otwarte. Już teraz nie dbamy o tę symetrię, bo chodzi nam o otwarcie biodra. I z wydechem opuszczamy. Zrobimy przez moment maszerującego psa, odrywamy pięty, doklejamy, jedna, druga, cztery, trzy, dwa, jeden i doklej obie pięty i zobacz, że teraz te pięty z większą łatwością dojdą do maty. Może jeszcze nie zupełnie, ale na pewno będą troszkę bliżej. Weź wdech, spójrz na swoje dłonie, spójrz na przestrzeń między dłońmi, zegnij kolana, jak jest moc, to przeskakujemy, jak nie ma, to przechodzimy do dłoni. Hopa! Spójrz przed siebie, wyciągnij mocno plecy, plecy wklęsłe, klatka piersiowa skierowana do przodu. Z wydechem opuść głowę do skłonu pełnego, kierując czubek w dół. Rozszerz stopy tak, żeby znalazły się na szerokości bioder, ale zewnętrzne krawędzie są równoległe, czyli paluchy delikatnie skierowane do wewnątrz. Złap za łokcie i pozwól ciału tak swobodnie, delikatnie opaść, czując rozciąganie w kręgosłupie. Głowa jest luźna, dlatego w szyi. Barki też opadają, też są rozluźnione. Nogi doprostuj, tak żeby poczuć rozciąganie w tyłach ud. Pokołyszmy się w jedną i w drugą stronę, żeby to wszystko, te wszystkie ruchy były miękkie, żeby kręgosłup wiedział, co my chcemy. My chcemy, żeby on się rozciągał, żeby on nie miał żadnych napięć. Zmień splot za łokcie. Cały czas się kołyszemy, możemy w jedną, w drugą stronę, tak jak jest nam wygodnie, tak jak dzisiaj czujemy, że jest to najlepsze dla naszego ciała. Ok. Doskonale. Przełóż ręce na biodra i z wdechem przejdziemy do stania. Mamy to. To co, idziemy dalej? Jasne. Przed nami powitania słońca, trzy powitania słońca A i trzy powitania słońca B. Wdech, ramiona do góry. Wydech, skłon, wydłużamy plecy, czubek głowy w dół. Wdech, patrz przed siebie, półskłon, wydech, przeskok do psa z głową w dół. Wdech, jest z głową do góry, wyciągamy klatkę piersiową do góry. Wydech, chaturanga ki, schodzimy niziutko i wolniutko. I wdech, jeszcze raz pies z głową w górę. I wydech, przetaczamy się na palcach do psa z głową w dół. Spójrz przed siebie, spójrz na dłonie, weź wdech i przeskok do dłoni. Klatka piersiowa wyciągnięta, wdech, wydech, skłon uttanasana. Wdech, podnosimy się, ramiona do góry, wydech, namaste. Jedno powitanie słońca za nami, jeszcze dwa, a. Wdech, ramiona do góry, wydech, skłon. Rozciągamy, naciągamy, wdech, półskłon, spójrz przed siebie. Wdech, przeskok, wydech, to psa z głową w dół. Wdech, pies z głową do góry, nie opuszczamy bioder, mocno wyciągamy klatkę piersiową w stronę sufitu. Wydech, chaturanga ki, pomału, niziutko. Wdech, pies z głową do góry i wydech, pies z głową w dół. Patrzymy na dłonie, przeskakujemy do dłoni. Wdech, plecy wklęsłe, wydech, skłon. Wdech, podnosimy się do stania. Wydech, namaste. Dłonie do klatki piersiowej. Ostatnie powitanie słońca A. Wdech, ramiona do góry. Wydech, uttanasana. Wdech, wklęsłe plecy. Wydech, pies z głową w dół. Wdech,
pies głową do góry, wydech Chaturanga Ki, wdech pies głową do góry, przetaczamy się na palcach na wydechu do psa z głową w dół. Wdech przeskakujemy do dłoni, patrzymy przed siebie w klęsłe plecy, wydech skłon Uttanasana, wdech ramiona do góry, wydech Namaste. Stań na szerokość bioder, wyciągnij ramiona do góry i opuść biodra do Utkatasany. Chwilę utrzymaj pozycję. Niech popracują nogi i pośladki. I podnosimy się. Wdech opuszczamy. Wydech, góra. Wdech, wydech. Oj, nasze uda, nasze pośladki bardzo lubią to ćwiczenie, dlatego nie będziemy sobie go żałować, prawda? Zróbmy jeszcze 6 takich powtórzeń. Wdech, ramiona do góry, biodra opuszczamy w dół, tak jak chcielibyśmy usiąść na krześle, które jest ustawione pod nami. Kolana są równolegle ustawione, nie kierujemy ich ani do środka, ani na zewnątrz. Ostatnie 3, 2, 1. Pomału idziemy na górę. Namaste. Opuszczamy dłonie i jesteśmy przygotowani do powitań słońca B. Łączymy stopy, wdech, ramiona do góry, wydech. Robimy Utkatasanę i łączymy dłonie przed klatką piersiową. Bioderka opuszczamy jeszcze niżej, jeszcze niżej. Ja widzę, one nie są tak nisko, jak powinny, jeszcze niżej. Weź wdech i z wydechem zrobimy skręt, zahaczając lewy łokieć o prawe zewnętrzne kolano. Uśmiechamy się. Ja wiem, że jest ciężko. Ja wiem, że to ćwiczenie boli. Ja wiem, że skręcona Utkatasana to jest moc, ale jakie będziemy mieć później nogi, ile energii, ile uśmiechu. Może nie teraz, ale zaraz. Zostajemy w tej pozycji parę chwil albo prostujemy obie ręce, patrząc na prawą, która zostaje w górze. Druga dotyka do maty albo po prostu odpycha się od kolana. Ok, połącz dłonie, wróć do centrum i druga strona, prawy łokieć zahaczamy o zewnętrzne lewe kolano. Zostajemy w tej pozycji, opuszczamy jeszcze trochę biodra i prostujemy ramiona. Patrzymy na dłoń lewej ręki. Jeszcze chwila, 3, 2, 1, wracamy do centrum, namaste i skłon, nareszcie, o, nogi na to czekały. Czubek głowy do maty z wdechem. Opieramy się o matę, plecy wklęsłe. Jeśli nie możemy w tej pozycji zrobić pleców wklęsłych, opieramy dłonie o uda i odpychamy się o uda. Dbamy o nasz kręgosłup. Teraz opieramy dłonie i przeskakujemy do psa z głową w dół. Z wdechem prawa noga do góry i zamachem przechodzi między dłonie pozycja wojownika pierwszego. Chwilę ją utrzymamy, opuszczając niziutko biodra. Prawa noga zgięta, dłonie wyciągnięte do góry. Możemy je połączyć, jeśli nie mamy problemów z barkami. 2 oddechy. Opuszczamy ramiona, kładziemy się na udzie. Przechodzimy do psa z głową w górę. Unosimy nogę, opuszczamy. Pies głową w górę, wydech Chaturanga, wydech pies głową w górę, wydech pies głową w dół. Lewa noga do góry i przenosimy zamachem między dłonie do pozycji wojownika pierwszego. To samo, zginamy przednią nogę, tylna noga jest doklejona do maty, tak żeby palce były skierowane pod kątem 45 stopni i to co ważne, zewnętrzna krawędź tylnej stopy jest mocno doklejona do maty. Możemy połączyć dłonie, jeśli mamy zdrowe barki. Ramiona zostają z tyłu za uszami i one nas wyciągają do góry. Jeszcze 2 oddechy. Schodzimy niżej. Biodra się rozciągają, my się wyciągamy do góry. To jest mocna pozycja. Wszystkie pozycje wysokie w jodze mają za zadanie nas dobrze osadzić na ziemi, żebyśmy my czuli w nogach korzeń.
pochyl się do przodu, oprzyj na udzie. Z wdechem noga do góry, opuść, pies głową do góry, wydech, chaturanga ki, wdech do góry, wydech, pies z głową w dół. Przeskok do przodu, plecy wklęsłe, wydech, skłon, wdech, utkatasana nasza kochana i teraz pośladki spadają do pien, prawie że siadamy. I pomału podnosimy się. Wydech. Namaste. To jest pierwsze powitanie słońca B. Przed nami jeszcze dwa. Dajemy radę? Jakby inaczej. Zaczynamy. Wdech. Ramiona do góry. Wydech. Utkatasana. Połącz dłonie na wysokości klatki piersiowej. I tym razem zaczniemy skręt zahaczając prawy łokieć o lewe zewnętrzne kolano. Otwieramy ramiona. Szukamy przestrzeni. Czujemy, jak pięknie pracują uda, pośladki. Brzuch napięty, kręgosłup wydłużony i skręcony. Wróć do centrum, dłonie połączone i zmieniamy skręt. Druga strona, wyciągamy prawe ramię do góry, lewe zostaje na macie, opieramy się i wracamy do centrum. Skłon nasz wyczekany po utkatasanie. Z wdechem spójrz przed siebie, z wydechem, uwaga, przeskok od razu do chaturangi. Hopa! Trzymamy chaturangę, liczę do pięciu. Raz, dwa, 3, 4, 5. Z wdechem pies z głową do góry. Jesteśmy oparci na grzbietach stóp. Z wydechem przetaczamy się na grzbietach stóp do psa z głową w dół. Wdech, prawa noga do góry i przenosimy ją zamachem między dłonie. Doklejamy tylną nogę, przednia noga zgięta, kolano nadpięto. Unosimy ramiona do góry do pozycji Virabhadrasany pierwszej. To jest jedynka. Chwilę trzymamy pozycję, pozwalamy biodrom opaść, pozwalamy, żeby spokojnie się rozciągały, żeby mięśnie przedniej nogi popracowały. Czy wy to czujecie już, czy tylko ja? Myślę, że wszyscy to czujemy, dlatego możemy zmienić nogę. Oprzyj dłonie, wyciągnij prawą nogę do góry. Przechodzimy do psa z głową w górę. Chaturanga, pies z głową w górę, przetaczamy się do psa z głową w dół. Lewa noga do góry i zamachem przenosimy ją między dłonie, tylną stopę. Doklejamy z wdechem, unosimy ramiona, unosimy tułów. Od bioder w dół jesteśmy mocno osadzeni, chcemy, żeby te biodra, dolne biodra opadały. Natomiast od górnych talerzy biodrowych już się chcemy windować jak najmocniej do góry. Jest to taka przeciwstawna pozycja, że jedna nasza część chce bardzo być uziemiona, druga natomiast chce pofrunąć w kosmos. I my pozwalamy naszemu ciału właśnie na taką pracę. Wizualizujemy i dzięki temu ustawiamy prawidłowo i pracujemy najlepiej, jak potrafimy. Dobrze, jeszcze niżej biodra możemy połączyć dłonie. I z wydechem opuszczamy dłonie, przenosimy nogę do tyłu i pies z głową do góry. Wydech, chaturanga, wdech, pies z głową do góry, wydech, pies z głową w dół. Patrzymy na dłonie, zginamy kolana, przeskakujemy do przodu, plecy wklęsłe, wdech, uttanasana, pełny skłon. Wydech, zamach rękami, zginamy nogi, biodro proste. Opuszczamy pośladki, opuszczamy, opuszczamy prawie do siedzenia i pomalutku podnosimy się. Robimy namaste. Łączymy dłonie na wysokości klatki piersiowej. Mam dobrą wiadomość. Jeszcze tylko jedno powitanie słońca B. Nie ma na co czekać. Wdech, ramiona do góry, wydech, utkatasana, łączymy dłonie na wysokości klatki piersiowej, skręcamy się zahaczając łokieć o kolano, otwieramy ramiona, łączymy dłonie, przechodzimy na drugą stronę, zahaczamy łokieć, otwieramy ramiona,
łączymy, jesteśmy w centrum, wyciągamy ramiona do góry, windujemy się i z wydechem skłon Uttanasana, Ardha Uttanasana, patrzymy przed siebie, przeskakujemy do czaturangi i zostajemy 5 sekund, 4, 3, 2, jest moc! Z wdechem unosimy klatkę piersiową, z wydechem przechodzimy do psa z głową w dół i unosimy prawą nogę zamachem, przenosząc ją do przodu. Virabhadrasana 1, nisko biodra, od razu schodzimy do czaturangi, wdech pies głową do góry, wydech pies głową w dół, lewa noga do góry, przenosimy do przodu, Virabhadrasana 1, nisko biodra, kolano przednie zgięte, tylne doprostowane, opuszczamy ręce, przechodzimy do czaturangi, wdech pies głową do góry, wydech pies głową w dół, patrzymy przed siebie, przeskakujemy, plecy wklęsłe, wydech, skłon, Utkatasana, niziutko biodra, schodzimy pośladkami i pomału unosimy się, łączymy dłonie, namaste. Fantastycznie, stajemy w szerokim rozkroku, uśmiechnijcie się do mnie. Żyjecie? Pewnie, że żyjecie, bo jak może być inaczej, po co się tu spotykamy, żeby naprawdę sobie fajnie i mocno poćwiczyć. Wdech, uwypuklamy klatkę piersiową, patrzymy do góry, z wydechem opuszczamy tułów, biodra ciągną nas do góry, a my swobodnie puszczamy głowę, jeśli możemy, opieramy o czubek głowy. Pamiętamy o tym, żeby stopy były skierowane delikatnie do wewnątrz, tak żeby zewnętrzne krawędzie były równoległe. Łokcie kierujemy do tyłu, mocno do tyłu, oddalamy barki od uszu, łopatki przesuwamy w stronę miednicy, czujemy fajną przestrzeń, chwila relaksu i odpoczynku, to jest skłon bardzo dla nas komfortowy, rozciągający, rozluźniający, uspokajający po naszych powitaniach słońca. Zostań w pozycji jeszcze parę chwil, super, o to chodzi. Wyciągamy się do przodu. Patrzymy na siebie, podnosimy tułów, skręcamy jedną stopę o 90 stopni, drugą piętę troszkę odstawiamy w tył, doprostowujemy obie nogi, patrzymy, czy między palcami przedniej nogi jest przestrzeń, doklejamy zewnętrzne krawędzie, jedną i drugą i stopy są ustawione tak, że przednia przecina środkiem drugą tylną, z wdechem ramiona do boku i z wydechem schodzimy w stronę przedniej nogi, mocno na razie wydłużając plecy, wydłużając boki ciała i teraz ustawiamy dłoń w zależności, gdzie dzisiaj możemy. Może to być goleń, może to być mata, tam gdzie pozwala nam ciało. Druga dłoń wędruje, drugie ramię wędruje do góry i ustawia się pionowo nad barkiem. Każde ciało jest trochę inne i doklejenie dłoni, postawienie dłoni właśnie na samym dole wymaga już dość dużej elastyczności. Jeśli dzisiaj jej nie masz, to lepiej jest pracować na podwyższeniu, na goleni albo na klocku, żeby właśnie lepiej nauczyć się wyciągać i żeby nauczyć ciało prawidłowych ruchów, bo my chcemy po naszej praktyce czuć się po prostu dobrze, a nie jakimiś obolałościami. Trwamy w tej pozycji. Piękna Trikonasana polega na tym, że musimy mieć oba boki tułowia, szczególnie ten górny, jak najbardziej wypłaszczony, czyli zbliżamy tę górną część do kręgosłupa, natomiast dolną oddalamy tę pachwinę, zostawiając głęboką, tak żebyśmy byli, wszystko żeby było w jednej linii. To są trzy trójkąty, które to jest jeden trójkąt między nogami, drugi trójkąt jest między dłonią i udem i trzeci trójkąt, jak wyciągamy rękę, mamy tak całe ciało. Skieruj teraz wnętrze górnej dłoni do tyłu i przenieś dłoń albo na kość krzyżową, mocno odpychając się od kości krzyżowej, co już pięknie otworzy klatkę piersiową i górny bark, albo przenosimy tutaj na udo, zobaczcie, do wewnątrz i chwytamy za udo. Tam, gdzie dzisiaj możemy, tam zostajemy.
I tak bark jest już pięknie zrotowany, oddalony od ucha i jest to wspaniała praca dla nas, dla odprężenia. Właśnie jak mamy napięte barki, to wykonujmy to ćwiczenie często w Trikonasanie. A poza tym, że stoimy w tym w Trikonasanie, to rozciągamy nogi, rozciągamy, uelastyczniamy biodra, wzmacniamy nogę, bo to też jest pozycja wysoka. I żeby jeszcze mocniej wzmocnić nogi, to wyciągamy dolną rękę do przodu, tak żeby znalazła się w pozycji równoległej do podłoża. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Jestem okropna, ale jeszcze chcę, żebyśmy dociągnęli górną dłoń, wyciągając się mocno do boku, trzymając pozycję trójkąta. I wracamy do góry. Ręce na biodra. Zmieniamy teraz kierunek. Nogi równoległe. Teraz drugą przekręcamy o 90 stopni. Tylna jest pięta, delikatnie skierowana na zewnątrz. Pamiętamy o tym, że przednia przecina tylną? Oczywiście, że pamiętamy, bo my przecież siebie słuchamy. Z wdechem ramiona do boku, na wysokości barków, klatka piersiowa uwypuklona, pierś do przodu. I pochylamy się w stronę przedniej nogi, zostawiając dłoń albo na goleni, albo na klocku, albo na macie, dbając o to, żeby oba boki tułowia były mocno wydłużone. Ręka górna wędruje jak najbardziej w stronę sufitu i jest ustawiona nad barkiem. Nie pochylamy jej ani do przodu, ani do tyłu, ani tutaj, ani tutaj. Czyli przód, 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 tył, tył, tył. Nie, ona ma sobie być na górze. Możemy na nią spojrzeć, jeśli nie boli nas szyja, a jeśli czujemy dyskomfort w szyi, to patrzymy na swoją stopę, co też jest bardzo potrzebne, bo wtedy możemy kontrolować, czy na pewno palce są rozszerzone, czy na pewno mamy tutaj wysklepienie w stopie. Jeśli to wszystko jest, to pięknie. O to chodzi. Dłoń kierujemy do tyłu i opieramy dłoń albo na kości krzyżowej, albo przenosimy je na wewnętrzne udo. Zahaczamy się o wewnętrzne udo i pracujemy nad otwarciem barku. Nie napinamy szyi, jeśli szyja boli, patrzymy w dół. Jeśli wszystko jest ok, to i tak jej nie napinamy, kierując do dołu, tylko ma być w pozycji przedłużenia kręgosłupa. Trwamy jeszcze chwileczkę, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Nogi, 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 niech popracują. Odrywamy przednie ramię, wyciągamy do przodu, ustawiając wnętrzem dłoni do góry i doklejamy drugą. Utrzymujemy, wyciągamy. Teraz jest moc w naszym ciele, w naszych nogach. Ja wiem. 3, 2, 1 i góra. Przekręcamy stopy do przodu, ręce opuszczamy na biodra, delikatnie zmniejszamy rozkrok, tak żeby pozostać cały czas w pozycji troszkę szerszej niż biodra. Z wdechem ramiona do góry, z wydechem opuszczamy w namaste, tym samym opuszczamy biodra, żeby znaleźć się w pozycji girlandy. Biodra nisko, łokcie rozpychają nasze wewnętrzne kolana, dłonie są mocno do siebie doklejone, kręgosłup jest wyprostowany. Jeśli w tej pozycji przechodzimy naprzód, nie możemy utrzymać równowagi, to dobrze podpięty włożyć albo klocek, albo zwiniętą matę, albo koc, tak żeby można było wydłużać kręgosłup, bo to jest najważniejsze w tej pozycji. Tu musimy uelastyczniać biodra, ale też pracować nad kręgosłupem. I co robimy? Podciągamy pępek do kręgosłupa, żeby brzuch nie był rozluźniony. Brzuch musi podpierać nasze kręgi. Wtedy kręgosłup jest ładny, wyprostowany i niebolący. O to również walczymy. Barki oddalamy od uszu, uśmiechamy się. Przechodzimy o krok dalej, wyciągamy jedno ramię przed kolano, a drugie do góry, patrząc za dłonią, która właśnie tam wędruje. Trzymamy pozycję, nie zmieniamy ustawienia bioder, biodra cały czas symetryczne. I to, co możemy zrobić więcej, to spleść dłonie za nogą. Otwieramy klatkę piersiową, patrzymy ponad ramieniem na górę. No, nasze barki będą czuły przestrzeń po tej praktyce, taką jak dawno nie czuły.
Wyciągnij jeszcze raz ramię, przejdź do malasany z rozpychaniem obu kolan i druga strona. Wyciągnij ramię do boku, odpychając się ramieniem, barkiem o wewnętrzne kolano. Druga ręka idzie w tył. Wszystko w granicach naszej dzisiejszej normy. Nie robimy niczego na siłę, robimy to, na co nam dzisiaj pozwala ciało. Dzisiaj nam pozwoli na tyle, jutro może pozwoli nam na więcej, ale to wcale nie jest pewne. Pewne jest natomiast, że się spotkamy na macie, prawda? Na to bardzo, bardzo, bardzo liczę. I teraz splatamy dłonie za biodrem, łapiemy za nadgarstek i jeszcze chwilę trwamy w tej jakże miłej pozycji. Patrząc na sufit, może ćwiczymy w ogrodzie, możemy spojrzeć wtedy na piękne niebieskie niebo. Albo sobie wyobrazić. Oddychamy. I wracamy. Prostujemy jedno, drugie ramię. Łączymy dłonie. Przejdziemy do pozycji siedzących, ale zanim to zrobimy, jeszcze wykonamy fajne ćwiczenie. Ukucnijmy na wysokich stopach, opierając pośladki o pięty. Tu jesteśmy delikatnie podparci przodem na paluszkach rączek naszych. I teraz unosimy biodra, prostujemy nogi, opuszczamy pięty i zginamy, wracając do naszej pozycji takiej kucającej. I jeszcze raz wyciągamy się. Nie ma nic piękniejszego na uelastycznianie nóg niż właśnie takie ćwiczenia. Oczywiście pracujemy też z kręgosłupem. Jeśli jest nam trudno go wyciągać, rozciągać, to podkładamy pod dłonie podpórki, na przykład kostki. Możemy się nawet oprzeć na krześle. Super. Wyciągamy. Zostajemy i przechodzimy do pozycji siedzącej. Noga do przodu, jedna, druga, bach, bach, bach. Dandasana, podpieramy się przy biodrach. Windujemy kręgosłup, uwypuklona klatka piersiowa, broda delikatnie do mostka. Tutaj w barkach to już mamy taki luz, taką przestrzeń, że to nie powinno sprawiać żadnego problemu. Zginamy lewą nogę, pięta blisko pośladka, paluchy oczywiście w przestrzeni. Przytulamy nasze kolano i prawa ręka do góry. I z wydechem zahaczamy, prawie wkładamy pachę do wewnętrznego na zewnętrzne kolano, żeby jak najmocniej się skręcić. Druga dłoń zostaje przy kości krzyżowej. Machamy do siebie. Machamy do siebie, bo jesteśmy w pięknym skręcie, który fantastycznie działa na metabolizm, bo masuje organy wewnętrzne brzucha, a wiecie, jak metabolizm to co? Szybciej się trawi, szybciej się chudnie, nie tyje. To są pozycje, które nasz brzuch i nasz kręgosłup lubią bardzo. Możemy zostać machając do siebie, uśmiechając się, ale możemy też zahaczyć dłonie za sobą, splatając je, chwytając za palce albo chwytając za nadgarstek i trwamy w tej pozycji parę chwil, żeby ciało poczuło, co my chcemy od niego. My chcemy, żeby kręgosłup był zdrowy, żeby był wyciągnięty, żeby był wydłużony. Spójrzcie na swoją stopę, która została. Czy ona jest aktywna? Czy palce są skierowane na nas? Czy udo pracuje? Jeśli tak, to jestem zadowolona. I niech tak zostanie. Dobra, wracamy. Jeszcze raz skręt. Centrum, przytulamy kolano, dandasana, prostujemy nogi. Troszkę tutaj się umościmy w pozycji. I prawa noga zgięcie, prawa pięta przy prawym pośladku. Z wdechem lewe ramię do góry i z wydechem skręcamy się, zahaczając ramię, zahaczając bark o zewnętrzne kolano. Prawą dłoń ustawiamy przy kości krzyżowej, z wdechem rośniemy do góry, z wydechem mocniej się skręcamy. Możemy zostać w tej pozycji, albo możemy spleść dłonie. O tak, zahaczając jedną o drugą, wyciągając za nadgarstek albo palce o siebie. Spójrz za tylnym barkiem. Oddychaj. Z wdechem jeszcze bardziej rośniemy, z wydechem się skręcamy. Mamy mocny skręt kręgosłupa.
mocny masaż organów wewnętrznych brzucha. Nie polecam robić tej pozycji zaraz po jedzeniu. Odczekujmy przed treningiem 2-3 godziny po skończonym posiłku. Natomiast po ćwiczeniach możemy iść jeść. I ja mam taki plan, powiem Wam. Dobrze, rozplećmy dłonie. Mocniejszy skręt. I prostujemy nogi. Nasza dandasana. Wow, wow, wow! To naprawdę było bardzo, bardzo sympatyczne. Chcę jeszcze, żebyśmy na koniec naszej praktyki usiedli w szerokim rozkroku, tak zwanej Upanishta Konasana. Znowu siadamy w takim rozkroku, w jakim dzisiaj pozwala nam ciało. Może to być rozkrok dużo mniejszy, może to być rozkrok dużo większy. Ważne jest to, żeby guzy kulszowe były doklejone, żeby nie pochylać miednicy do przodu, żeby być mocno osadzonym i żeby można było do tego pracować stopami, żeby stopy nie opadały do środka ani na zewnątrz, tylko prosto na nas, żeby była ta symetria. Jeśli to mamy, to pochylamy się w jedną stronę, chwytamy za palce od góry. Jeśli nie możemy, to po prostu schodzimy do tego momentu, w którym oba guzy kulszowe są osadzone. Celem jest, żeby ten bark dolny schować za wewnętrzne udo. Zostań w pozycji parę chwil. Pamiętaj o tym, żeby obie nogi pracowały. I możemy przymknąć oczy, możemy sobie nawet podrzemać w tej pozycji, tylko żeby pracować. Uda się? Wdechem do góry i druga strona. Zahaczamy bark, rami i przenosimy dłoń, chwytając za paluchy. Pamiętajcie, że nie musicie wchodzić w tak głęboką pozycję jak ja, ale musimy zrobić skłon do boku, żeby poczuć przyjemne rozciąganie boków w tułowie, żeby je wydłużać. To już takie ostatnie ćwiczenia, uspokajające, relaksujące, które bardzo lubimy. Jeszcze dwa oddechy. Spróbuj patrzeć klatką piersiową ponad ramieniem do góry na sufit. Przejdź do siedzenia. Zegnij delikatnie nogi w kolanach. Złącz stopy przed sobą. Nie zbliżamy pięt do siebie. Jesteśmy w pozycji diamentu. Nasze łydki, nasze uda robią właśnie pozycję diamentu. Możemy nawet troszkę bardziej przesunąć, żeby bardziej przypominało diament. I teraz pochylamy się delikatnie do przodu. Usiądź z bokiem. Delikatnie do przodu. Cały czas pracując nad wydłużeniem kręgosłupa. I teraz na samo zakończenie możemy położyć czoło na stopach. Jeśli nie dosięgamy czołem do stóp, to zostajemy w pozycji takiej, w której jest nam wygodnie, komfortowo i czujemy odprężenie. Jeszcze dwa oddechy. Z wdechem unosimy się, podnosimy kolana. Kładziemy się, nasza ulubiona pozycja. Kładziemy się na plecach, łapiemy za zewnętrzne krawędzie i jesteśmy wszyscy happy baby. Ściągnij stopy w dół. Ściągaj kolana w dół, tak żeby kolana zbliżały się do maty, do ciąży i kość krzyżową. Pobujamy się w jedną, w drugą stronę. No chyba teraz uśmiechy pojawiły się na każdej buzi. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą praktykę. Jeszcze za chwilę zrobimy shavasanę, w której zostaniecie tak długo, jak czujecie, że dzisiaj chcecie zostać, ile potrzebuje Wasze ciało po dość intensywnej praktyce. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podobało, czy to była praktyka, czy to były ćwiczenia, które sprawiają Wam radość i chcecie takich więcej. Każdy kciuk, każdy komentarz bardzo mnie cieszy. Wtedy wiem, że
to, co robię, to jest dla Was ok, że idziemy w dobrym kierunku, że spotykamy się na macie, ćwiczymy, podejmujemy się wyzwań, uśmiechamy do siebie, żartujemy i tak zawsze ma być. Ok, opuśćcie nogi, wyciągnijcie nogi, skierujcie wnętrza dłoni do góry, stopy, pozwólcie stopom, żeby swobodnie opadły w dół. Ciało jest całkowicie rozluźnione. I jak największą powierzchnią postaraj się dokleić do podłogi, do maty. Wydłuż tył szyi. Skup się na oddechu. Spokój, oddech. Pozwól myślom przepływać, nie zatrzymuj ich w sobie. Odprężyj się. Oddychaj. Ramiona ciężkie, barki spadają w dół. Drodzy, zostańcie w Shavasanie jak długo chcecie. Ja już będę się z Wami żegnać. Zginam jedną, drugą nogę, wyciągam prawe ramię i obracając się przez prawy bok, przechodzę do siedzenia. Po to, żeby się z Wami pożegnać, podziękować za wspólny czas. Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzacie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że wracacie do filmików, że komentujecie, że chcecie tu być. To jest dla mnie największe szczęście. Ja na pewno chcę z Wami być, chcę dla Was nagrywać, chcę być z Wami w stałym kontakcie, bo to jest dla mnie największa przyjemność. Dziękuję bardzo za dzisiaj i już zapraszam na kolejne treningi i praktyki. Namaste.